witam Państwa serdecznie w imieniu prezydenta miasta Marka Materka. Jesteśmy w galerii handlowej Skałka. W dniu dzisiejszym w ramach realizacji projektu Starachowice Bezpieczne w Praktyce 4 oddajemy do użytku mieszkańców Starachowicy defibrylator, urządzenie, które może przydać się do uratowania życia. Jest to lokalizacja podyktowana jakby dwoma względami. Galeria handlowa jest miejscem, gdzie dziennie przewija się w tym budynku bardzo dużo ludzi. Jest też zlokalizowany dom seniora na piętrze, więc no, różne rzeczy mogą się dziać i dobrze, żeby takie urządzenie było pod ręką. Poprosiliśmy też tutaj handlowców z Galerii Skałka, żeby pokazać Państwu, jak to urządzenie działa. I tutaj pan Tomasz Łebek z Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice zademonstruje nam, jak to urządzenie działać i w razie potrzeby, jak tym urządzeniem trzeba się posłużyć. Defibrylator przede wszystkim sprawdza akcję serca człowieka oraz wydaje komendy głosowe, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. My go włączymy na chwilę, żebyście Państwo usłyszeli głos. Ja go teraz otworzę, żeby też było wiadomo, jak to zrobić. Mamy też ze sobą dwa inne defibrylatory. Specjalnie wzięliśmy defibrylatory innej firmy, żebyście zobaczyli, że nieważne jaka firma, defibrylatory wszystkie tak naprawdę, które są dostępne na rynku, bardzo łatwo się obsługuje, tak bez nauki, nie trzeba się w ogóle uczyć. Zazwyczaj to opiera się maksymalnie na dwóch przyciskach. No i tyle. Żeby nie przedłużać, pokażę mniej więcej, co się dzieje z defibrylatorem. Otworzę, potem każdy z Państwa będzie mógł sobie spokojnie go zobaczyć. Nie ma tam elementów, które można zepsuć. Co najwyżej mogą one tylko i wyłącznie pomóc. Co jeszcze bardzo ważne? To pewnie coś wcześniej wspomniałem. Defibrylator nam podpowie, jakie komendami głosowymi, jakie mamy wykonywać czynności, a my tylko po prostu będziemy musieli zrobić to, co defibrylator mówi. Mamy ze sobą też fantom, żeby pokazać też na fantomie mniej więcej, w którym miejscu się przypina łyżki elektrod. Druga rzecz taka bardzo ważna, defibrylator też podpowie, jeżeli łyżki elektrod gdzieś będą krzywo przypięte albo niedokładnie, on się jeszcze raz upomni, żeby te łyżki poprawić. Tu mamy elektrody takie szkoleniowe, dlatego skorzystamy z tych elektrod. One się niczym nie różnią. Odlepiamy nalepkę, patrzymy. Nalepka czerwona jest gdzieś przylepiona gdzieś z boku. Upina się tylko elektrody tutaj. Szuka się drugiej. Druga też jest narysowana dokładnie. W tym jest dokładnie to samo. Gdzie ma być przylepiona, tak? I szukamy sobie. Jeszcze raz patrzymy sobie, że powyżej sutku, poniżej obojczyka, czyli sutek, obojczyk mniej więcej tu przylepiamy. Jest tak, na opakowaniu jest narysowane wszystko dokładnie. Klapki piersiowej podpięta, w razie potrzeby. Tak samo na opakowaniu, wszędzie zobaczcie, gdzie jest defibrylatory mają czy zapasowe łyżki, czy zapasowe elektrody, wszędzie jest narysowane, gdzie przypinamy elektrody. Nie dotykaj pacjenta. No i proszę bardzo, jak nie dotykamy pacjenta, wtedy defibrylator sprawdza akcję serca, tak? Prosić energię elektryczną, prosimy, żeby się każdy odsunął. Miga przycisk ten czy jakiś inny. Naciskamy i defibrylator działa z powrotem. Tak? Nadal czekamy, prosimy osoby. Powoli się w międzyczasie ktoś nam przyniesie rękawiczkę, bo znajdziemy kuferku, zakładamy, spokojnie czekamy. W otwarciu elektrody już są tutaj. To są elektrody. Tu. Nie chcemy ich otwierać, bo to będzie szkoda teraz, tak? Wszystko jest na miejscu. Bo wszystkie elektrody, drodzy Państwo, są jednorazowego użytku. A i wyjąć elektrody, tak? Tu wiadomo, że są narysowane dwie elektrody. Tak tu akurat są mniej konkretnie, to jest akurat takie kwestie zakresu. Bardzo fajnie schowane. Wystarczy pociągnąć linkę, ciągniemy linkę. Jak wyciągniemy tą rączkę, to się wtedy automatycznie stanie włącza. Od odsunięcia klatki piersiowej pacjenta. W razie